13 stycznia tego roku, prawie 9. Na zewnątrz prawie 16 stopni, wewnątrz niewielka różnica, 17,4. Truma oczywiście wyłączona, czyli ogrzewanie nie używam od kilku dni. Słońce, tak jak mówię, pięknie świeci, jeszcze dodam, zobaczcie, ładuje mi na 14 tylko z solarów. Aku już mam na 100% ładowanie, także cool. Jak słońce świeci, jest dobrze. Kłębiaczki ciemne za miasteczkiem, tradycyjnie woda robi swoje i nade mną. Uzupełnienie informacji o spotach. Będzie spot przy Lidlu, ale nie parking. Na parking możecie wjeżdżać i radzę wam trzymać się linii, ponieważ dają mandaty. Zwłaszcza jak się zajmie więcej niż jedno stanowisko, jak przyjadą, to są relacje, że kasują. Więc pod Lidlem nie, zwłaszcza że brama na noc jest zasuwana, więc wypraszają i tyle. Piękny jest widok, to jest plus, a tu no i sklep macie pod nosem. Teraz będzie wiać, bo dzisiaj wieje. Ale za Lidlem cały ten plac, który tu widzicie z tymi kampami, taki szutrowy, o tak jak tu, jest dostępny dla was 24 godziny na dobę, więc to jest jakaś alternatywa. Sorry za Majka i za wiatr, nie wziąłem tym razem mikrofonu. Dalej sobie wieje, ale tak jak mówiłem, przyjaśniło się, słońce świeci, jest nawet ciepło. Stanąłem w innym miejscu, bo zrobiłem przy tym Lidlu zakupy, ale stąd będę odjeżdżać, chociaż bardzo kameralnie i tu kiedyś już nawet stałem jedną noc. Dlaczego? Ano dlatego, że jak wieje, jak widzicie, dookoła wieje, tu akurat nie wieje. O, tam jest ten Lidl, gdzie można sobie zakupy zrobić. Tu jest od razu, widzicie, Lowomatic, czyli pralnia. Komplet prania z suszeniem kosztuje około 8 euro. Tam są kampy na tym placu za Lidlem, już stoją. No a tutaj jest po prostu
taki zaułek przyjemny. Generalnie tutaj nawet nikt nie mieszka, rzadko ktoś się pojawia. Jest spoko uliczka, no ale na krótkie kampy. 5 metrów, jak widzicie. Mój wchodzi, bo akurat, no i nawet centymetr wystaje. Ale nie jest źle. No, a sobota, sobotą, a u mnie co? Obiecana sprawa. Obiecana sprawa, czyli podliczenie budżetu grudniowego. Tak to miało być. I już jestem przygotowany, widzicie, już te porozkładałem, będę to zliczać i zobaczymy, co wyjdzie. Zaczynamy, go! Okay. Zbierane paragony, dokładnie wszystkie, co do jednego. Grudzień. Tu leży grudzień, jeśli chodzi o finanse. No i co? Zaczynam według umowy. Ojojoj, dużo tego. Boję się już, ile to wyjdzie. Okej, okay, zaoszczędzę Wam tego czasu. Zacznę to segregować. Dość, ale okej, jedną fazę mam. Przeliczyłem żywność. Wszystko co na żywność. Z kategoriami nawet. Okej, okay. No to co? Sumarycznie. 360 i 86 wydałem na żywność. Tak, sama żywność to jest tu. 360 euro. Kolejny rekord, nie rozumiem tego, ale tak wynika. Piję coś sobie, także na chodzież. 711 wyszło globalna sumaryczna kwota miesiącu grudzień, łącznie z prezentem i innymi Chińczykami, ręcznikami i tak dalej. Sama żywność, tak jak wspomniałem, to tylko 360 euro. 721 euro. Budżet zamknąłem taką kwotę, ale mówię, gdyby odjąć mój prezent, minus 197, to wydałem tak naprawdę 524 euro. Ale wiecie, grudzień jest grudzień, to jest specjalny miesiąc. Karamba, ok, to taka to jest kwota. Idę trochę na spacer. To jest fajny spocik, taki troszkę ukryty, chociaż nie do końca. O, jakie cudak. Jaka skrzynia. O, to jest na sprzedaż. No. Jeżeli ktoś z nas szuka kampera, to jest numer 13 tysiaków euro i wasz jest. O, na numerach hiszpańskich. I z widokiem na ocean.